trener mnie zapierdzieli, bo jestem już spóźniony 5 minut. Także zanim się przebiorę, to będzie jakieś 10. Lipa. Ale za to dzisiaj będzie fajne nagranie z treningu, bo przyjeżdża Dorotka, czyli najlepsze zdjęcia, najlepsze filmy już za chwilę. No i 8 rano, śniadanko w dosyć specyficznym miejscu, jak widzicie, nie ma nikogo, jestem tylko ja i są obrazy wpatrujące się w moje danie. Generalnie dosyć specyficzne miejsce, powiem wam, ale na pewno ciekawe, żeby tutaj wpaść chociaż raz i odwiedzić. Ogólnie jest to Pałac Osowo w Gostyniu. Przywitał mnie facet, taki troszkę... upiornego typu. A z kolei to śniadanko, które przed chwilą widzieliście, przyniósł mi Angol, taki 100% Angol z wyjątkowym akcentem angielskim, taki wyglądający trochę na lorda. A tu coś, czego nigdy nie zrozumiem, czyli wypchane zwierzaki. No, dosyć ciekawe miejsce. No i sobota, opuszczamy nawiedzony dwór i lecimy do trenera Tomaja. Dobre pytanie. Wiesz co? Oczywiście bardzo chętnie bym przyjął taki pas w kategorii lekkiej. W domu posiadam pas półśredniej, jak zapewne wiecie. Także taki do kolekcji by mi się oczywiście przydał, nie? No i nie chodzi oczywiście tutaj tylko o pas, tylko oczywiście też o poczucie bycia jednak najlepszym w tej kategorii lekkiej. W szczególności kiedy raz jest góra, raz jest dół, jak to też już pewnie wiecie, a chciałbym jeszcze pokazać, że wspiąłem się na sam szczyt, ale na przykład inaczej, ale nie jest to tak do końca dla mnie najważniejsze. Na przykład gdyby pojawiła się opcja walki, nie o pas, ale z jakimś mega głośnym nazwiskiem, za mega fajny zarobek, no to wtedy bardziej by mnie jarało to. Na przykład kiedyś padło takie pytanie, czy biłbym się z Eddiem Alvarezem, przypomnę, były mistrz UFC, no i gość, który bił się na całym świecie, nie? Azja, Stany, no generalnie wszędzie. No to oczywiście, nie mając do wyboru na przykład walkę o pas KSW, a walkę z legendą Eddiem Alvarezem, nie o pas, tylko po prostu walkę, i to już nieważne gdzie i dla jakiej organizacji, wjeżdżam od razu w Eddiego. Także tak by to wyglądało. Już nie mówiąc o tym, że gdyby na przykład w kolejce, a póki co to nasz ten ranking jest dosyć taki bliski, kiedy w kolejce byłby na przykład mój ziomek ze Smoka, który jeszcze nigdy nie miał pasa, to chciałbym, żeby poczuł to, co ja poczułem w oktagonie, kiedy Kabul zakładał mi na biodra pas. No i chciałbym, żeby to on zdobył taki pas i żeby też on to poczuł, a ja zrobiłbym mega głośną walkę i sportowo byłbym totalnie mega fajnie spełniony po takiej walce, a jednocześnie mógłbym sobie dołożyć do mojej chaty, która mnie do cna chce wydoić.
I już przy Dolnym Smoku właśnie jesteśmy po jiu-jitsu od Filipka Sadowskiego, którego właśnie widzicie, który się z kolei właśnie jeszcze na sam koniec turlo trochę z Rajczem. No i zaczynamy. One FC i Roberto Soldicz. Ramazanow. Ramazanow to jest gość, który może nie pasować stylistycznie właśnie Robertowi. I tu już widzimy zwrotne wejście w nogi. Właśnie to szykuje Ramazanow. Te pojedyncze ciosy z wody na kopnięcia mają służyć tylko odwróceniu uwagi. Teraz to Roberto nie chce zwracać uwagi, tylko chce zmasakrować swojego przeciwnika. On inaczej nie potrafi i dlatego zewnętrzny low kick, niby to zewnętrzny, a bardzo, bardzo mocny. Znowu. Ta Ramazanow przyruchy, a Roberto po prostu łupie. Widzieliśmy znowu. Cały czas próbuje zwodzić Roberta na wejście w nogi, tak żeby przygotować. Ole, mocny low kick Roberta. Tak, żeby przygotować sobie niespodziewane wejście w nogi. Szuka sobie swojego timingu Ramazanow. Znów. I strzelił. I trzeba przyznać, że strzelił dynamicznie. Ma tą nóżkę. Zapewne będzie podprowadzał sobie teraz Roberta pod klatkę. Tak, podszedł. Wywrócił i kontroluje. Trzeba przyznać, że zrobił to bardzo dobrze. Jest w płaszczyźnie, w której chce być na pewno, a Roberto zdecydowanie woli nie siedzieć na tyłku, tylko miażdżyć swojego oponenta na nogach. No, taka dosyć niebezpieczna pozycja, ale Roberto przechodzi do motyli gardy i już jest lepiej, aczkolwiek Ramazanow stojąc na tych stopach na pewno może sprawić Robertowi duży problem. Roberto musi szybko wstać na nóżki. Już to robi. Staje i zaraz będzie to, czego się nikt nie spodziewał. Czyli właśnie to, kołby w jajca. I niestety kołby w jajca był na tyle mocny, że Roberto nie mógł kontynuować walki. Tak więc musimy sobie jeszcze poczekać. Zapewne na rewanż z Ramazanowem Roberta Soldicza, no a później na wyśmienite nokauty, bo inaczej tego nie widzę w walkach właśnie Roberta Soldicza z jego innymi przeciwnikami. No ale nic, czekamy. Wytłumaczcie mi, jak można to wlać do żołądka. I czas wprowadzić harmonię, czyli weekend w Rudawach Janowickich, bo nigdzie lepiej nie odpoczywam, jak po prostu w naturze. Do następnego odcinka, siemano.